Jesteśmy w Parku Narodowym Mesa Verde. Naszą wizytę rozpoczynamy właśnie tutaj, w Visitor Center, gdzie musimy kupić bilety do obiektów, które dodatkowo chcemy zwiedzić. W budynku znajduje się muzeum przedstawiające historię i wspaniałe wyroby garncarskie i biżuterię ludów zamieszkujących te tereny. Park Narodowy Mesa Verde to jedyny park narodowy w Stanach Zjednoczonych utworzony specjalnie w celu ochrony znalezisk archeologicznych. Rozciąga się na wysokim płaskowyżu południowo-zachodniego Colorado. To miejsce leży tak daleko od uczęszczanych szlaków, że znajdujące się tu ruiny budowli wzniesionych przez Indian Anasazi zostały w pełni zbadane dopiero w 1888 roku, kiedy farmerzy przeczesywali konno tę dziką okolicę, poszukując zagubionego bydła. Nawet Indianie Navajo, którzy osiedlili się tutaj w XVI wieku, nie wiedzieli, kto zamieszkiwał te tereny przed nimi. Navajo nazywali ich po prostu Anasazi, czyli ci, którzy byli przed nami. Nazwę tę przejęli później archeolodzy i do dziś tak określa się jedno z plemion indiańskich. Nawet Hiszpanie nie spodziewali się, że można znaleźć tutaj tak niesamowite budowle. Widząc płaską, zieloną równinę poprzecinaną stromymi kanionami, nadali jej nazwę Mesa Verde, zielony stół, i opuścili te tereny. Spod muzeum wyruszamy na krótką wędrówkę stromą ścieżką do Spruce Tree House, świerkowy dom. I może nie byłoby w tych ruinach nic ciekawego, gdyby nie to wspaniałe położenie pod gigantycznymi nawisami skalnymi. Spruce Tree House to zgrabne miasteczko z trzykondygnacyjnymi budowlami, ukryte w zaciszu skalnej niszy. Jest to jeden z nielicznych obiektów, który można zwiedzać bez przewodnika. Prawdopodobnie nikt oprócz plemienia Anasazi nie zamieszkiwał tej ziemi. Nie ma żadnych śladów ludzkiej obecności przed rokiem 500 naszej ery. Ludzie, którzy w VI wieku wykopali tu swoje pierwsze domostwa, byli zręcznymi garncarzami, prowadzili osiadły rolniczy tryb życia, hodowali indyki i uprawiali kukurydzę. Po kilkuset latach opuścili płaskowyż i zaczęli budować wielopiętrowe tarasowce oraz całe osiedla w skalnych niszach wysoko ponad dnem kanionów. Przyczyny takich decyzji nie są znane, ale ostatnie odkrycia wskazują na to, że lud ten nie był tak łagodny, jak początkowo sądzono. Historię plemion Anasazi i ewolucję ich budowli można prześledzić w muzeum znajdującym się tuż na krawędzi kanionu. Do najsłynniejszej atrakcji Parku Narodowego Mesa Verde można dostać się tylko z przewodnikiem. W oczekiwaniu na rangera kończymy wspaniałego arbuza. Jesteśmy na skalnym urwisku, skąd rozpościera się wspaniały widok na kanion oraz największą z zachowanych budowli Cliff Palace. Dopiero od momentu utworzenia tu parku narodowego można w miarę bezpiecznie wejść pod skalne nawisy, przeciskając się między ciasnymi głazami.
Cliff Palace, wtulony w urwisko 30 metrów poniżej skalnego występu, był schronieniem dla ponad 200 osób, mieszkających w 217 pomieszczeniach. Wnętrza ruin, szczególnie jeśli odwiedzi się je w spokojniejsze dni, budzą refleksje nad tajemnicami zaginionego, a mało poznanego świata. Zagadkowe wydają się zwłaszcza puste place, przedziwne wydrążone w skale na kształt studni komnaty obrzędowe, zwane kiwa i wyblakłe już malowidła ścienne w niektórych wnętrzach. Niestety do dziś nie wiadomo, jakich bogów czcili Anasazi oraz jakie odprawiali ceremonie. Zanim do ich siedzib wkroczyli archeolodzy, zostały one w znacznym stopniu zniszczone i splądrowane przez poszukiwaczy skarbów, choć nie znaleziono tu żadnych bogactw. Plemię Anasazi charakteryzowało się dużą sprawnością fizyczną i brakiem lęku przestrzeni oraz niewielkim wzrostem, o czym mogą świadczyć maleńkie wejścia. Jeżeli zaglądniemy do jednej z charakterystycznych wież, zauważymy belki, na których znajdowały się drewniane podesty, które tworzyły wielopoziomowe sypialnie. Ponoć potomkowie tych właśnie plemion byli budowniczymi nowojorskich drapaczy chmur w latach 30. XX wieku. Do dzisiaj wiele tajemnic okrywa ten tajemniczy lud. Nie wiadomo też, dlaczego porzucili Mesa Verde. Przypuszczalnie gleba została wyjałowiona i przestała się nadawać do jakiejkolwiek uprawy, albo jak podają inne źródła, z powodu wieloletniej suszy. Plemię przeniosło się na teren obecnego Nowego Meksyku i tam wzniosło nowe Puebla, dając początek ludowi Hopi. Przeciskając się pomiędzy kamiennymi głazami, wspinamy się po drabinach i opuszczamy to tajemnicze, fascynujące miejsce. To jedyny park narodowy w Ameryce, o którym nie decydowały cuda natury, a dzieła wykonane przez człowieka. To połączenie pomysłowości ludu Anasazi ze wspaniałym ukształtowaniem terenu stało się magnesem przyciągającym tysiące turystów rocznie i decydującym argumentem do wpisania Parku Narodowego Mesa Verde na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Opuszczamy stan Colorado, by po raz kolejny wjechać do stanu Utah. Jedziemy na północny zachód, do miejsca, gdzie natura dała popis swoich możliwości, do Arches National Park. Piaskowcowe łuki, od których wywodzi się nazwa parku, są tylko częścią opowieści zaklętej w skale. Oprócz nich w parku podziwia się iglice, sterczyny, żebra, grzyby i inne zdumiewające formy skalne. Pisarz Ed Abbey, który w latach 50. XIX wieku pracował jako strażnik w parku, napisał: ten krajobraz trzeba zobaczyć, żeby weń uwierzyć, ale nawet gdy go ujrzymy, skonfrontujemy z własnymi zmysłami, wydaje się nadużywać wiarygodności. Sceneria tego parku zmusza do innego postrzegania otaczającego nas świata, do zrewidowania tego, co zmysły uważają za normę. Jako pierwsze ukazują się podobne do wieżowców monolity w Park Avenue, nazwane tak z powodu skojarzeń z nowojorską Aleją Drapaczy Chmur. Oglądając te wspaniałe formy, trzeba bardzo mądrze planować przyjazd.
O każdej porze dnia światło oświetla inne fragmenty skał. Najpiękniejsze barwy malują się o wschodzie i zachodzie słońca, kiedy nasycone żelazem skały nabierają płonących, ciepłych barw. Dzisiaj opuścimy większość z tych form, by zdążyć do miejsca, które stało się symbolem stanu Utah, widniejącym na tablicach rejestracyjnych Delicate Arch. Zatrzymujemy się jednak na chwilę przy ostańcu, na którego prawo grawitacji nie działa, Blanset Rock. Dopiero z bliska wydaje się nieprawdopodobne, by przyroda stworzyła coś takiego. Ma się uczucie, że najmniejszy powiew wiatru zniszczy ten skalny fenomen. Nie mamy dzisiaj za wiele czasu, by pozostać tu dłużej. Przed nami długi i wymagający szlak. A czy warto go było pokonać, przekonamy się za 2 godziny. Ruszamy na wyszlak uznany za jeden z najbardziej satysfakcjonujących w kraju. Zabieramy ze sobą cały zapas wody i w promieniach popołudniowego, upalnego słońca ruszamy przed siebie. Niestety wody nie mamy za wiele. Przed wejściem na szlak tablice informacyjne nakazują zabranie kilku litrów wody na osobę. To chyba przesada. Myśleliśmy na początku, ale jak się później okazało, było w tym dużo racji. Jesteśmy w połowie trasy. Gdzieś tam zostawiliśmy na parkingu samochód z całym wakacyjnym dobytkiem. Mamy szczęście, że słońce nie praży już tak mocno. Trudy szlaku dają znać o sobie, ale nie zwalniamy tempa i spieszymy, by dotrzeć do łuku przed zachodem słońca. Przed nami bardziej efektowna część szlaku biegnąca po skalnej półce. W końcu jest Delicate Arch, delikatny łuk, słynny symbol krainy czerwonych skał. Łuk zachwycający wdzięczną sylwetką, tworzący wspaniałą ramę dla pokrytych śniegiem gór La Salle. Pomimo porywistego wiatru, który utrudnia nam filmowanie i robienie zdjęć, trudno oprzeć się urokowi tego miejsca. Ponad godzinę podziwiamy to miejsce, wspaniały cud natury, który mogliśmy zobaczyć na własne oczy. Widok Delicate Arch to prawdziwe przeżycie, a o zachodzie słońca przynosi podwójną satysfakcję. Miejsce, które jeszcze kilka tygodni temu było nieosiągalne, dzisiaj spełnia nasze marzenia. Schodzimy w dół, przed nami kolejne godziny szybkiego marszu. Na chwilę skręcamy ze szlaku, by obejrzeć oryginalne piktogramy naskalne pierwotnych mieszkańców tych ziem.
gdzie mamy samochód. O, tam mamy samochód. Ona jest zmęczona, to już tylko połowa drogi. A oto jeden z gatunków żaby, żyjącej w słonych sadzawkach, na brzegach których widać osadzającą się sól. A to już Wolf Ranch, spartańska chata zbudowana w 1906 roku, w której mieszkał z synem nastawiony wrogo do społeczeństwa weteran wojny secesyjnej John Wesley Wolf. Przybył tutaj dla podratowania zdrowia w 1888 roku. Trudno jednak zrozumieć, co go skłoniło do pozostania w tak odludnym zakątku. Kraina kanionów najwyraźniej przyciąga tych, którzy cenią sobie ciszę i życie w harmonii z naturą. O zmroku kończymy wizytę w parku i udajemy się do miejscowości Moab, by poszukać noclegu. Ta niewielka miejscowość przez wiele lat była zapomnianą wioską południowego zachodu. W latach 50. XX wieku, kiedy odkryto tutaj złoża uranu, nastąpił jej gwałtowny rozwój. Dzisiaj, kiedy złoża są już wyczerpane, do okolicznych parków narodowych przyjeżdżają tłumy turystów, a miasto żyje 24 godziny na dobę. Rano, wypoczęci i pełni energii, ponownie ruszamy do Parku Narodowego Skalnych Łuków. Tym razem już na spokojnie. Zwiedzanie parku rozpoczynamy w Visitor Center, przed którym robimy sobie zdjęcia z rzeźbami zwierząt występujących na tych terenach. W środku, w oryginalnie urządzonym muzeum, można zapoznać się z procesem, w jakim powstają łuki skalne, oraz uzyskać informacje o kilku najbardziej fotogenicznych formach. Park Narodowy Łuków jest dosłownie i w przenośni architektoniczną perłą pośród wszystkich parków USA. Oferuje przybywającym turystom spektakl z geologicznymi fenomenami, które przybrały fantazyjne kształty. Najciekawsze formy znajdują się w kilku rejonach, a ich nazwy pobudzają wyobraźnię turystów. Park Avenue, skamieniałe wydmy, ogród Edenu, płonące palenisko czy diabelski ogród. Również i pojedyncze monolity, zależnie od kształtu, zostały trafnie nazwane. Przed nami wielki mur, trzy plotkarki, a nieco niżej owieczka. A to skalne organy, a za nimi wieża sądu. Jesteśmy w jednym z najpopularniejszych miejsc parku, ogrodzie Edenu, gdzie droga zatacza półmilową pętlę wokół obszaru dosłownie usianego skalnymi łukami, zwanymi windows, okna. Przed nami fantazyjne kształty Turret Arch oraz jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc w parku North Window, północne okno. Chcąc jednak zrobić jeszcze lepsze ujęcie, trzeba wdrapać się na przeciwległą skałę tak, aby w północnym oknie zobaczyć Turret Arch.
Jeszcze chwila odpoczynku w cieniu wielkiego okna, drobne wykopaliska archeologiczne i ruszamy dalej. A to już trudniej dostępne okno południowe. Ostatni rzut oka na obydwa okna i ponownie jesteśmy koło Turret Arch, przed którym ścielą się fantazyjne kształty sosny ościste. Ruszamy w stronę kolejnego masywu Parku Narodowego Arch, na popularny szlak Double Arch Trail. Szlak ten prowadzi do podwójnego łuku, jednej z najciekawszych form skalnych parku. A to kolejny mieszkaniec parku, przemykający po rozgrzanym piasku. Double Arch to jeden z bardziej widowiskowych łuków w parku. Po kilkunastominutowym spacerze po rozgrzanej równinie turyści z przyjemnością odpoczywają w cieniu tych gigantycznych skał. Żaden inny obszar na świecie nie ma tylu naturalnych piaskowcowych łuków, a kolejne stale powstają, bo też nigdzie indziej procesy geologiczne, erozja wodna nie działała tak w sprzyjających warunkach, można by pomyśleć, że odegrały się tu jakieś skomplikowane misteria natury. Ale w rzeczywistości sprawa okazuje się prosta. Kluczem do zagadki jest powszechnie znana sól, która stworzyła tu niezwykłą skalną krainę. Trzysta milionów lat temu na tych terenach znajdowało się płytkie morze odcięte od oceanu przez okoliczne wyżyny. W trakcie ocieplania się klimatu morze wysychało, pozostawiając warstwy soli kilkusetmetrowej grubości. Luźny materiał skalny ulegał sprasowaniu i scementowaniu. Ciężar tych nowych skał naciskał na leżące pod spodem warstwy soli, która pod ogromnym ciśnieniem ustępowała miejsca, pozostawiając zadziwiające skalne formy. Niestety, pomimo spędzenia w parku wielu godzin, nie możemy obejrzeć wszystkich ciekawostek. Na powierzchni 300 km2 parku znajduje się ponad 1700 łuków i wiele innych kamiennych, czerwonych gigantów. Staraliśmy się odwiedzić te najbardziej interesujące, ale mimo to nadal mamy niedosyt, że coś godnego uwagi pominęliśmy. Pozostawiając za sobą Arches National Park, ruszamy na południe do krainy kanionów. O pięknie krajobrazu stanowią tu niesamowite labirynty kolorowych piaskowcowych kanionów, wyniosłych ostańców i krętych wąwozów rzecznych, wyrzeźbionych głęboko w skałach wyżyny Colorado. Naszą wizytę rozpoczynamy w parku stanowym Dead Horse Point, gdzie ciasne zakola rzeki Colorado, zwane gęsimi szyjami, wyznaczają wschodnią granicę parku. W pejzażu krainy kanionów dominują skały,
Aby zdać sobie sprawę z ich ogromu, trzeba pojechać na południe do Canyonlands National Park, do punktu widokowego Island in the Sky, położonego na wysokości 1830 metrów nad poziomem morza, z którego rozpościera się pełna panorama tego niezwykłego regionu. Z góry świetnie widać wijącą się Green River, zieloną rzekę, największy dopływ rzeki Czerwonej, Colorado. Szkoda, że kamera nie może utrwalić tej kilkusetmetrowej przepaści, na tle której zawisła jaszczurka. Spotykamy tutaj sympatyczną parę, która 2 miesiące temu wyruszyła w podróż po Ameryce Północnej. Swoją oryginalnie wymalowaną ciężarówkę przetransportowali promem z Niemiec do Kanady, gdzie rozpoczęli wyprawę. Jakże odmienny jest ten park od parku narodowego Grand Canyon. Tutaj nie musimy przeciskać się pomiędzy turystami. W ciszy i spokoju podziwiamy ten rozległy park, a stojąc nad niezabezpieczonymi urwiskami kręci nam się w głowach. Tutaj kończy się nasza przygoda z cudami natury, których tak wiele zobaczyliśmy w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Jednak im dłużej podróżuje się po Ameryce, tym silniejsze odnosi się wrażenie, że widziało się zaledwie drobną część tego, co jest tu warte zobaczenia. Różnorodność roślinności, świata zwierzęcego, klimatu i krajobrazu jest tak wielka, że nie sposób wytyczyć jednej obowiązkowej trasy. Punktami orientacyjnymi, które mogą pomóc w tym niełatwym zadaniu, są parki narodowe, gdzie przyroda wygląda wciąż tak samo jak wtedy, gdy amerykańskie prerie, góry i pustynie zamieszkiwali Indianie. Jednak i tu czeka na turystę pułapka. Większość z nich to rozległe tereny, które trudno poznać w ciągu 1 czy 2 dni. Skalista wyżyna Colorado, położona na pograniczu stanów Utah i Arizona, zasługuje z pewnością na to, by stać się jednym wielkim parkiem narodowym. Niestety park taki objąłby okrąg o średnicy 500 km, czyli obszaru średniego europejskiego państwa. Nie zważając na ogromną ilość kilometrów, którą pokonaliśmy, jesteśmy w pełni zadowoleni z tego, co zobaczyliśmy. Z nawiązką zrealizowaliśmy i tak już ambitny plan odwiedzenia najsłynniejszych i najwspanialszych cudów natury. Bo nigdzie indziej na świecie nie występują tak liczne, niepowtarzalne fenomeny przyrody, jak tutaj w środkowo-zachodniej Ameryce. Opuszczamy wielką wyżynę Colorado. Jadąc na wschód, pozostawiamy za sobą nagie czerwone skały, które powoli zastępuje zieleń lasów gór skalistych. Cztery stany, na których leżą góry skaliste, czyli Colorado, Wyoming, Montana i Idaho, można poznawać przez całe życie. Łańcuch ten, niczym kręgosłup Ameryki, ciągnie się przez ponad 1500 km. Począwszy od dziewiczych lasów na granicy Kanady po pustynne tereny Nowego Meksyku. Obszary górskie obfitują w niezwykle różnorodne krajobrazy, niecki gejzerów, rzeki zastygłej lawy, spalone słońcem kotliny oraz wyniosłe ośnieżone szczyty. Oprócz ciekawych form geologicznych godne uwagi jest też bogactwo dzikich zwierząt, do których należą bizony, niedźwiedzie, łosie czy jelenie wapiti. Zachowały się liczne ślady po żyjących tu niegdyś górnikach, kowbojach, banitach oraz rdzennych Amerykanach. Wszyscy oni toczyli krwawe boje o bogate zasoby tej krainy. Dzisiaj szybko i bezpiecznie możemy pokonać góry skaliste, korzystając z autostrad wciskających się pomiędzy skalne wąwozy.
Gdzieś daleko za sobą pozostawiamy również upalną, słoneczną pogodę. W ciemnościach dojeżdżamy na przedmieścia Denver, miasta, które wyznacza granicę pomiędzy zachodem Ameryki a wielkimi równinami. Tu zatrzymujemy się na nocleg w motelu Country Manor i kończymy 22 dzień naszej podróży, pozostawiając za sobą 6900 mil, to jest ponad 11 tysięcy kilometrów. Opuszczamy góry skaliste i przedmieścia Denver. Przed nami setki kilometrów wielkich równin. To jeden z tych dni, które musimy spędzić w samochodzie. Popularną 70 jedziemy na wschód, spędzając czas na rozmowach, uaktualnianiu listy miejsc, które zrobiły na nas największe wrażenie, i czytaniu pamiętnika Madzi. Zobaczyliśmy bardzo dużo tych przeogromnych drzew. Grubość pnia jest różna, są chudsze lub grubsze. Widzieliśmy uciętego pnia z zaznaczonymi strzałkami, na których były zatrudnione. Po kilku godzinach jazdy zatrzymujemy się na jednym z licznych parkingów, by odpocząć i rozprostować zastane mięśnie. Ameryka bije rekordy świata w liczbie kilometrów przejechanych rocznie na jednego mieszkańca. Prowadzenie samochodu w Stanach Zjednoczonych jest znacznie prostsze i bardziej relaksujące niż w Europie. Drogi są szersze, na terenach wiejskich niezatłoczone, a Amerykanie stosują się do zasady przede wszystkim bezpiecznie. Prowadzą defensywnie, uprzejmie i znacznie rozsądniej niż mieszkańcy Europy. Może wynika to z faktu, że samochód w Ameryce nie pełni zasadniczo symbolu statusu społecznego, ani nie służy kierowcy do wzmacniania wiary w siebie, lecz jest po prostu narzędziem pomagającym w przemieszczaniu się. Przejechaliśmy już kilkanaście tysięcy kilometrów i jak do tej pory nie zdarzyło się nam ponaglające mruganie światłami, najeżdżanie na przysłowiowy ogon czy znaczne przekraczanie prędkości. Patrole policyjne na autostradach w większości w nieoznakowanych samochodach są szybkie i skuteczne. Przy drogach umieszczone są tablice z numerem telefonu, pod który można zadzwonić, widząc agresywnego kierowcę. A Amerykanie, oczekując cywilizowanego zachowania na drodze, bez skrupułów korzystają z tego przywileju. Tym razem, żeby coś zjeść, zatrzymujemy się w jednym z barów serwujących jedzenie meksykańskie. A przebojem stało się pikantne tacos burritos. To jest tacos burritos. Ale jakie te chrupki fajne. Nie dość, że smaczne, to fajnie brzmi. Chrupiące placki nadziewane mięsem, ryżem, papryką chili z dodatkiem pasty z fasoli nieco uatrakcyjniły nasz jadłospis opierający się na pizzy. Nie zmienia to jednak opinii, że poza kuchnią etniczną Ameryka wciąż uznawana jest za kulinarną dzicz. Hamburgery, frytki i Coca-Cola to szczyt oczekiwań smakosza podróżującego po 50 stanach. Zbliżamy się do Kansas City, które w latach 30. XIX wieku było popularnym miejscem postojów wozów ciągnących na zachód. Rozwój miasta został zahamowany wraz z wybuchem wojny secesyjnej. Los odmienił się jednak w latach 70. XX wieku, gdy powstanie kolei umożliwiło szybki rozwój przemysłu mięsnego.
Za sprawą burmistrza Pendergrasta, człowieka, którego mieszkańcy miasta do dziś jednocześnie uwielbiają i nienawidzą, w wielu klubach jazzowych Kansas City w czasach prohibicji sprzedawano alkohol. Podobnie jak w Chicago i Nowym Orleanie, w półlegalnych barach, domach publicznych i jaskiniach hazardu grano jazz. Tutaj debiutował Duke Ellington i Charles Parker. A dzisiaj Kansas, jak wiele miast Ameryki, pyszni się wyniosłym centrum oraz legalnymi już klubami jazzowymi. Przekraczamy rzekę Missouri, tym razem z zachodu na wschód, by po kilkudziesięciu milach zatrzymać się w Kolumbii, w motelu Super 8. Po takim dniu spędzonym w samochodzie nie ma chyba nic lepszego jak łyk zimnego piwa w piękny, ciepły wieczór, pomimo nieustannego szumu wydobywającego się z klimatyzatorów. Po wczorajszym rekordowym dniu, kiedy przejechaliśmy ponad 1100 km, dzisiaj niewiele mniej przed nami. Wstajemy dość wcześnie, by jak najszybciej dojechać do St. Louis, położonego tuż poniżej ujścia Missouri do Mississippi. St. Louis zostało założone w 1764 roku przez francuskich handlarzy futer, a po zakupie Luizjany w czasach amerykańskich rządów straciło swój styl, który zawdzięczało Francuzom i Hiszpanom. Od tej pory stało się jednak bramą na zachód dla pierwszych osadników. Przez długi czas podstawą potęgi ekonomicznej miasta był transport, najpierw statki parowe, później pociągi, a obecnie samoloty. Życie w St. Louis nie zawsze było łatwe. W latach 70. XX wieku miasto przechodziło kryzys. Od tego czasu sytuacja znacznie się poprawiła, a to dzięki wykorzystaniu atrakcji odnowionego nadbrzeża, do których zalicza się wspaniały Gateway Arch. Pełen majestatycznej symetrii 192-metrowy łuk-pomnik ze stali nierdzewnej, zaprojektowany przez Reo Saarinena, to niezwykłe dzieło, symboliczna brama na zachód. Od momentu oddania łuku do użytku w 1965 roku Gateway Arch został powszechnie uznany za symbol miasta. Umieszcza się go na wszelkiego rodzaju folderach i emblematach władz miejskich. W solidnych podziemiach pod łukiem znajduje się Centrum Informacji Turystycznej, gdzie można obejrzeć pamiątkową płaskorzeźbę przedstawiającą architekta i budowniczych łuku, kupić pamiątki oraz bilet umożliwiający wjazd na wierzchołek łuku. Muzeum wabi turystów ciekawą ekspozycją przedstawiającą wyprawę Lewisa i Clarka, badaczy i podróżników, którzy w 1804 roku wyruszyli z St. Louis, by zbadać rzekę Missouri i szlaki wodne prowadzące do Oceanu Spokojnego. Po dwóch latach powrócili ze szczegółami dotyczącymi tras handlowych, osad indiańskich oraz roślin i zwierząt występujących na tych terenach. Historię tej wyprawy oraz liczne pamiątki z czasów pierwszych osadników przedstawiono w atrakcyjny sposób, wykorzystując komputeryzowane postacie, prezentacje wideo i efektowne animacje.
My father taught me this trade, as his father taught him. I use many of their tools as I carve the dies that stamp out silver medals. But our medals have. Compare the symbols on this medal. Nadszedł w końcu czas, by ruszyć na górę łuku. Kto nie cierpi na klaustrofobię, może pozwolić sobie na kilkuminutową przejażdżkę wagonikiem poruszającym się wewnątrz konstrukcji. Maleńkie pięcioosobowe kapsuły dojeżdżają do punktu widokowego, zatrzymując się co jakiś czas dla zmiany pozycji, aby pasażerowie nie dotarli na szczyt do góry nogami. Niestety po tak ciekawej podróży trzeba u góry walczyć o kawałek niewielkiego okna, by spojrzeć na rozległe równiny Mississippi i panoramy miasta. Z wysokości 192 metrów doskonale widać Old Courthouse Muzeum, które niegdyś było miejscem procesu Dreda Scotta, czarnego niewolnika, który uważał się za wyzwolonego, ponieważ mieszkał przez pewien czas ze swym panem w stanie Illinois, gdzie zniesiono niewolnictwo. W 1850 roku jego skarga została uznana, ale odrzucono ją dwa lata później. Sąd Najwyższy zdecydował, że Scott urodzony jako niewolnik w niewolniczym stanie może być, podobnie jak inny dobytek, zabrany tam, dokąd zechce pan. Postanowienie wywołało szok i przyspieszyło wybuch wojny secesyjnej. Czasami lepiej nie zastanawiać się nad tym, gdzie jesteśmy, patrząc na cień rzucany przez łuk. Z tej wysokości trudno uwierzyć, że cała konstrukcja jakoś się trzyma. A że łuk jest wielką atrakcją St. Louis, możemy przekonać się patrząc na kolejkę oczekujących na kupno biletu. Jesteśmy już na ziemi. Jak przyjemnie pod nogami poczuć twardy grunt. Jedziemy na nadbrzeże, gdzie najlepiej można się wczuć w atmosferę miasta. Dobiegająca muzyka ze statków oczekujących na turystów potęguje atmosferę minionych lat.
Ostatni rzut oka na symbol St. Louis i ponownie jesteśmy w drodze na wschód. Po kilkudziesięciu minutach jazdy zatrzymujemy się, by zjeść wyjątkowo dobrą pizzę. Jedziemy dalej na wschód, pozostawiając za sobą kolejne stany: Colorado, Kansas, Missouri, a przed nami ponownie Illinois, Indiana, Ohio. Przekraczamy następną strefę czasową, tracąc kolejną godzinę. Jesteśmy w strefie czasu wschodnioamerykańskiego. Od Polski ponownie dzieli nas 6 godzin różnicy. Po drodze mijamy Indianapolis, nazwane obecnie drzemiącym miastem lub bunkrem w kukurydzy. Ale Indianapolis to nieoficjalna stolica sportu. To właśnie tutaj odbywają się zawody wyłaniające olimpijską reprezentację kraju, na których zarabia się ogromne pieniądze. W ostatnich latach wybudowano tu kilka nowych stadionów. Jednak największą popularnością pozostaje wyścig samochodowy organizowany w ostatnią niedzielę maja. Legendarne Indianapolis 500. Na torze o długości 11 km ściga się 33 finalistów z szybkością dochodzącą do 360 km na godzinę. Wyścigi samochodowe stały się czymś w rodzaju festynu, przyciągając 450 tysięcy widzów. Mijamy stolicę stanu Ohio, Columbus, siedzibę ogromnego Uniwersytetu Stanowego Ohio. Ze względu na położenie w rolniczym centrum stanu, jest jedynym ośrodkiem kulturalnym w promieniu 3 godzin jazdy samochodem. Na nocleg zatrzymujemy się 80 mil za Columbus, w miejscowości Cambridge, tym razem w motelu popularnej amerykańskiej sieci Super 8. Poranek wita nas piękną słoneczną pogodą. Opuszczamy niewielkie miasteczko Cambridge i ruszamy na wschód do Wirginii Zachodniej. Mieszkańcy tego stanu żartobliwie twierdzą, że Wirginia Zachodnia jest amerykańską Irlandią. Region podobnie był wyzyskiwany gospodarczo przez wielkie kompanie węglowe oraz firmy zajmujące się wyrębem lasów. Pomimo degradacji, w Wirginii Zachodniej jest wiele urzekająco pięknych miejsc. Pośród rozległych borów spotyka się najdłuższe we wschodniej części USA odcinki rzek z kataraktami i największe obszary dziewiczej przyrody. Rzeki i góry spowodowały, że w Wirginii Zachodniej nie ma płaskich, prostych dróg, dlatego samo poruszanie się po tym obszarze jest atrakcyjne. Patrząc na soczystą, bujną zieleń, wspominamy, jak jeszcze kilka dni temu podróżowaliśmy po wyschniętych pustyniach wśród nagich, czerwonych skał. Ta różnorodność przyrody, klimatów to jedna z największych atrakcji tego olbrzymiego kraju. Jesteśmy już w Waszyngtonie. Wjeżdżamy do miasta od strony jednej z najładniejszych dzielnic miasta, Georgetown. Dzielnica ta, niegdyś placówka handlująca tytoniem, wciąż promieniuje staroświeckim, kolonialnym urokiem. Mieszkańcy tej okolicy tak bardzo bali się o swoje wytworne ulice, że oparli się nawet planom przedłużenia linii metra do swojej dzielnicy. Nie ma chyba na półkuli zachodniej drugiej stolicy tak pełnej wszelkiego typu sprzeczności jak Waszyngton. Z jednej strony to dumna stolica z pompatycznymi budynkami rządowymi, z drugiej zaś miejsce o dość nieprzyjemnej statystyce. W 1993 roku liczba morderstw w dystrykcie Columbia
sięgnęła rekordowej liczby 450. Wiele znajdujących się tu ambasad nadaje miastu międzynarodową atmosferę. Nie jest ono jednak międzynarodową metropolią. Nowojorczycy patrzą na Waszyngton ze sporą dozą sarkazmu, uważając go za samozwańczą metropolię na prowincji. W 1790 roku, po wojnie o niepodległość, George Washington lansował pomysł, by na tym bagnistym skrawku ziemi, na granicy stanu Maryland i Virginii, zbudować nową stolicę kraju. Pierwszy prezydent USA wybrał to miejsce nieprzypadkowo. Jego plantacja Mount Vernon leżała częściowo na zaznaczonym obszarze. To, że miasto zbudowano na skraju południowych Stanów, było wynikiem kompromisu pomiędzy północą a południem. Parlamentarzyści mieli dość ciągłych potencjalnych niepokojów i przeprowadzek. Dystrykt Columbia, nazwany tak na cześć Krzysztofa Kolumba, do dzisiaj nie jest niezależnym stanem. Nie ma więc reprezentacji w kongresie. W dystrykcie Columbia, w skrócie DC, latem nie jest do wytrzymania z powodu upałów i wysokiej wilgotności powietrza. Liczono na to, że tak nieprzyjemny klimat zniechęci parlamentarzystów do traktowania swoich funkcji jako nieustannej profesji. Naszą wizytę w Waszyngtonie rozpoczynamy od szerokiej alei, ponad 3-kilometrowej długości biegnącej wzdłuż osi wschód-zachód, w sercu miasta zwanej Mall, centrum. W tym miejscu powstało wiele oficjalnych budynków rządowych, pomników oraz wspaniałych muzeów pod wspólną nazwą Smithsonian Institution. Potem znajdujemy miejsce parkingowe tuż nad rzeką Potomac, obok Korean War Veteran Memorial. W jego głównej części umieszczono 19 naturalnej wielkości figur, przedstawiających żołnierzy, którzy idą przez otwarte pole w kierunku sztandaru Stanów Zjednoczonych. W latach 1950-1953 prawie 55 tysięcy Amerykanów zginęło w Korei, kolejne 8 tysięcy uznano za zaginionych, a ponad 103 tysiące zostało rannych. Napis na postumencie głosi: naród oddaje cześć swoim synom i córkom, którzy odpowiedzieli na wezwanie do obrony nieznanego kraju i nieznanych ludzi. Na zachodnim krańcu Mall zbudowane zostało na wzór świątyni doryckiej z otoczoną kolumnadami fasadą Lincoln Memorial. Pomnik został wzniesiony w hołdzie człowiekowi, który stłumił bunt na południu w czasie wojny secesyjnej, a przez to nie dopuścił do rozpadu kraju i położył kres niewolnictwu w Stanach Zjednoczonych. Ogromny posąg przed mauzoleum przedstawia siedzącą postać zamyślonego Lincolna. Na północnej i południowej ścianie wyryto inskrypcje dwóch najsłynniejszych przemówień polityka – orędzia gettysburskiego oraz inauguracyjnego. Jak na ironię, gdy odsłaniano pomnik ku czci wielkiego abolicjonisty w 1922 roku, widzów podzielono według koloru skóry. Nawet wygłaszający przemówienie murzyński przywódca, dr Robert Motton, musiał stać w sektorze dla czarnych. Tutaj również dr King wygłosił mowę zaczynającą się od słów "I have a dream", miałem sen. Było to w czasie Marszu w obronie praw człowieka w 1963 roku. Ze schodów Lincoln Memorial rozpościera się wspaniały widok na marmurowy obelisk Waszyngtona, który odbija się w wodach Reflecting Pool. Miejsce to nie zawsze prezentowało się tak okazale. Z nowo wybudowanego gmachu było widać trzęsawiska, a od lat 70. XIX wieku wzdłuż południowej części dzisiejszego parku ciągną się targ mięsny, magazyny oraz bocznice kolejowe.
Przedzierając się przez tłumy turystów z Dalekiego Wschodu, idziemy w kierunku Vietnam Veteran Memorial. Pomnik upamiętnia 60 tysięcy amerykańskich żołnierzy, którzy zginęli w Wietnamie. Aleja obniża się i tworzy rozpadlinę w ziemi, co symbolizuje coraz większe zaangażowanie USA w wojnę. Obok, na ścianie z czarnego marmuru, wyryto w kolejności chronologicznej nazwiska wszystkich żołnierzy poległych w latach 1959-1975. Z klęską w Wietnamie, gdzie największa potęga militarna świata uległa oddziałom partyzanckim biednego kraju, społeczność amerykańska nie zdołała się jeszcze do końca oswoić. Członkowie rodzin i przyjaciele regularnie przychodzą do tej ściany płaczu, by wspominać swoich zmarłych. Kiedy w 1979 roku powstał pomysł pomnika dla uczczenia, wówczas wyklętych poległych żołnierzy i atakowanych zewsząd weteranów, z początku nie spotkał się z przychylnością. W końcu, w 1982 roku, dzięki darowiznom udało się zrealizować budowę pomnika. Pomnik został zaprojektowany przez Maya Lina, 21-letniego studenta architektury. Gdy ukończono budowę, grupa weteranów wojny w Wietnamie wyraziła niezadowolenie z powodu jego antywojennego charakteru. W związku z tym, dwa lata później, w pobliżu wzniesiono tradycyjny pomnik przedstawiający trzech bohaterskich żołnierzy, nad którymi powiewa amerykańska flaga. W 1993 roku na wschód od głównego pomnika stanął Vietnam Women's Memorial, poświęcony 11 tysiącom amerykańskich kobiet biorących udział w wojnie. Po drugiej stronie jeziora wzniesiono w 1943 roku Jefferson Memorial, wzorowany na rodzinnym domu Thomasa Jeffersona w Monticello. Jest to osłonięty kopułą posąg z brązu, przedstawiający współtwórcę Deklaracji Niepodległości i trzeciego prezydenta USA. Całą przestrzeń pomiędzy pomnikami Jeffersona i Lincolna zajmuje Turtle Basin, zbiornik wodny wybudowany z myślą o ochronie tych miejsc przed wylewami rzeki Potomac. Marmurowy pomnik Waszyngtona wzniesiono na cześć pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Pozbawiony ozdób obelisk o wysokości 169 metrów, jest najwyższym obiektem na świecie wybudowanym wyłącznie techniką murarską. Prace rozpoczęte w 1848 roku przerwała wojna secesyjna. W 1876 roku rząd Stanów Zjednoczonych przejął pieczę nad dokończeniem budowy, która została ukończona w 1884 roku. Naszą dzisiejszą wizytę w stolicy zakończymy na drugim końcu Mall. Widoczny z każdego punktu w mieście Kapitol jest siedzibą Senatu oraz Izby Reprezentantów, miejscem, w którym tworzy się prawo i ustala wysokość podatków. W 1973 roku Jerzy Waszyngton położył kamień węgielny pod budowę Kapitolu. Później gmach wielokrotnie rozbudowywano. Oba skrzydła Kapitolu wieńczy kopuła wysoka na 54 metry. To właśnie w rotundzie przed pogrzebem wystawiano trumny dziewięciu prezydentów, ostatnio Johna Fitzgeralda Kennedy'ego. Jedynie Nixon nie wyraził na to zgody. Po zachodzie słońca wyruszyliśmy w poszukiwaniu noclegu. Jak nigdy dotąd nie mogliśmy znaleźć niczego sensownego. W końcu nocujemy w motelu wykupionym przez Hindusów. To jedyny motel, którego zapomnieliśmy sfilmować, ale nie żałujemy, bo naprawdę nie było czego.
Rano ponownie jesteśmy w centrum Waszyngtonu. Tym razem rozpoczynamy zwiedzanie od jednego z najbardziej znanych miejsc na świecie. Przed nami Biały Dom. Od prawie 200 lat jest siedzibą prezydentów Stanów Zjednoczonych. Neoklasycystyczny budynek stoi na skraju Mall, dokładnie na północ od pomnika Waszyngtona. Został zbudowany w 1800 roku zgodnie z projektem irlandzkiego imigranta Jamesa Hobana, który wzorował się na dublińskich pałacykach w stylu gregoriańskim. Każdy prezydent pozostawił tu coś po sobie. Thomas Jefferson kazał wybudować pierwsze toalety. Było to na krótko przed pożarem w 1812 roku, podczas wojny z Anglią, który doszczętnie strawił budynek. Rezydencję odbudowano i powiększono w bardzo szybkim tempie. W 1948 roku przeprowadzono generalny remont, przebudowano wszystkie pomieszczenia, wzmocniono mury stalową konstrukcją, a na życzenie Trumana do słynnego portyku dodano balkon. Choć budynek sprawia wrażenie niewielkiego i dość kameralnego, wszelkie możliwe środki bezpieczeństwa zostały bezwzględnie zachowane. Trudno dzisiaj nawet zbliżyć się do budynku. Wszystko jest szczelnie ogrodzone i monitorowane. Jedną z największych atrakcji Waszyngtonu jest Smithsonian Institution, w których zgromadzono najwspanialsze dzieła sztuki i pamiątki historyczne. James Smithson, który nigdy nie był w Ameryce, pragnął, by założono instytut w celu propagowania i upowszechniania nauki. W 1846 roku kongres przyjął fundację i obecnie można zobaczyć, jak myśl ofiarodawcy jest rozwijana w kilku świetnych ośrodkach badawczych i muzeach. 9 z nich zlokalizowana jest wzdłuż Mall, pozostałe 4 niedaleko na północ. Wszystkie muzea są bezpłatne. Naszą wycieczkę po muzeach rozpoczynamy w Muzeum Historii Naturalnej, w którym zgromadzono setki spreparowanych zwierząt, przedstawicieli wszystkich stopni ewolucji. Od planktonu sprzed 4 miliardów lat, poprzez jaja dinozaurów, aż do współczesnych eksponatów. Wyjątkowo ciekawą atrakcją, a w szczególności dla kobiet, okazał się dział Gem and Mineral Hall, prezentujący zbiór kamieni szlachetnych wraz z legendarnym 45-karatowym diamentem Hope Marii Antoniny. Blask jednych z największych kamieni szlachetnych na świecie, czerwonych rubinów, niebieskich szmaragdów, olbrzymich topazów i pereł, zielonych ametystów i błyszczących diamentów zachwycał wszystkich. Zaraz obok wystawa wspaniałych minerałów o nieprawdopodobnych kształtach i kolorach. Trudno uwierzyć, że tak wspaniałe formy stworzyła przyroda.
A oto jedne z największych samorodków złota, jakie znaleziono na terenie Stanów Zjednoczonych. Jednym z nich jest bryła złota o ciężarze ponad 2,5 kg. W sąsiednich salach stworzono ekspozycję ilustrującą zjawiska występujące na Ziemi. Można tutaj obejrzeć oryginalne meteoryty, sprawdzić, gdzie obecnie na Ziemi występują zjawiska sejsmiczne czy geotermiczne. Ponownie jesteśmy w holu, gdzie głównym eksponatem jest wypchany słoń afrykański. Niestety dział o owadach i insektach, który koniecznie chciała obejrzeć Kasia, jest zamknięty z powodu remontu. Idziemy ponownie na dół do działu przedstawiającego środowisko i zwierzęta żyjące w oceanach. Zadowoleni opuszczamy Muzeum Historii Naturalnej. By odpocząć, zatrzymujemy się przy fontannie znajdującej się w środku Museum and Sculpture Garden, Muzeum Rzeźby. Krótki posiłek w towarzystwie wszechobecnych ptaków i po chwili jesteśmy w National Earth and Space Museum, Muzeum Lotnictwa i Kosmonautyki, najpopularniejszym muzeum w Waszyngtonie, corocznie odwiedzanym przez 10 milionów turystów. Wchodząc do środka, odnosi się wrażenie, że wszyscy wybrali się do muzeum tego samego dnia. Na szczęście budynek przypominający hangar jest w stanie pomieścić każdą liczbę zwiedzających. Już przy wejściu możemy obejrzeć klaustrofobiczną kapsułę Merkurego, w której John Glenn w 1962 roku trzykrotnie okrążył Ziemię. Prototyp statku kosmicznego, który w niedalekiej przyszłości ma upowszechnić cywilne loty kosmiczne. Spirit of St. Louis, Charlesa Lindberga, przypominający o jego samotnym locie nad Atlantykiem w 1927 roku. Albatros, samolot napędzany siłą ludzkich mięśni, który przeleciał nad kanałem La Manche. Przód jednego z największych samolotów świata, Boeinga 747, popularnie zwanego Jumbo Jet, oraz DC-3, jedna z najlepszych konstrukcji w historii lotnictwa. W hali poświęconej I i II wojnie światowej można obejrzeć najlepsze konstrukcje lotnicze. Słynne Spitfire'y, Mustangi, Messerschmitty i japońskie myśliwce Zero. Ręcznie wykonany aeroplan, w którym bracia Wright w 1903 roku odbyli swój pierwszy lot, rozpoczynając erę lotnictwa. Jedną z największych wystaw jest Apollo to the Moon, poświęcona wyprawie statków Apollo 11 w 1969 roku i Apollo 17 w 1972 roku. Jest tu oryginalny lądownik. Pojazd, który poruszał się po srebrnym globie.
skafandry kosmiczne Neila Armstronga i Buzza Aldrina, urządzenia nawigacyjne, jedzenie kosmiczne i wiele innych zadziwiających przedmiotów. Naturalnej wielkości dysze rakiety Apollo. Lądownik, z którego kosmonauci postawili pierwszy krok na Księżycu. Pierwsze pociski rakietowe V1, które dla faszystowskich Niemiec konstruował Braun. Po wojnie Amerykanie wykorzystali jego wiedzę i doświadczenie w programie kosmicznym. Stacje kosmiczne Sojuz i Apollo, które w 1975 roku odbyły wspólny lot w przestrzeni kosmicznej. Model współczesnego wahadłowca. A to sale, w których najmłodsi mogą doświadczyć wielu zjawisk i sprawdzić, dlaczego samolot lata. Orbiter 3, kapsuła pierwszego balonu, który obleciał kulę ziemską bez lądowania. Oryginalny sklep z pamiątkami, w którym można kupić kombinezony lotnicze dla psów, liofilizowane smakołyki dla kosmonautów oraz skafandry prosto z NASA. Czas tak szybko nam upłynął w tym interesującym muzeum, że nie zauważyliśmy ulewnego deszczu na zewnątrz. Mamy nadzieję, że szybko minie, bo przed nami jeszcze jedna atrakcja. Cmentarz Narodowy Arlington, położony po drugiej stronie rzeki Potomac. Ze względu na znaczną ilość turystów i ogromny teren zajmowany przez cmentarz, zorganizowano tutaj centrum informacji, w którym można zaplanować trasę zwiedzania. Trochę dziwny pomysł w takim miejscu, ale przydatny. To miejsce spoczynku ponad 200 tysięcy amerykańskich żołnierzy, którzy polegli na frontach I i II wojny światowej oraz wojen w Korei i Wietnamie. Identyczne białe krzyże nagrobków, pokrywające wszystkie okoliczne wzniesienia, przejmująco kontrastują z zielenią zadbanych trawników. Miejsce spoczynku wielu wybitnych osobistości Stanów Zjednoczonych. Powstało w czasie wojny secesyjnej na terenie, który wraz z rezydencją na wzgórzu był własnością przywódcy Konfederacji Roberta Lee. Wieczny znicz płonie na grobie prezydenta Johna Kennedy'ego. Obok spoczywa jego żona Jacqueline Kennedy Onassis. W pobliżu pochowany jest również młodszy brat Johna, Robert Kennedy, także ofiara morderstwa w 1968 roku. Ponad cmentarzem wznosi się Arlington House, z którego roztacza się rozległy widok na Waszyngton. Na przeciwległym wzniesieniu znajduje się najwyższa budowla na cmentarzu, grób nieznanego żołnierza, przy którym stoi stała warta honorowa. Opuszczając Waszyngton, przejeżdżamy obok kwatery głównej amerykańskich sił zbrojnych, Pentagonu. Jest to jeden z największych budynków na świecie. Wprawdzie liczy tylko 5 pięter, ale za to zajmuje powierzchnię 3 razy większą niż Empire State Building. Każdy z jego 5 boków mierzy 270 metrów długości, a łączna długość korytarzy wynosi 27 kilometrów. Po tragedii 11 września 2001 roku, kiedy jeden z porwanych przez terrorystów samolotów uderzył w budynek, obiekt został zamknięty dla zwiedzających. Ruszamy na północ, zamykając pętlę naszej trasy po Stanach Zjednoczonych.
Przejeżdżając przez Baltimore, jedziemy w stronę Filadelfii, miasta, które rości sobie prawo do miana miejsca narodzin USA. Tutaj 4 lipca 1776 roku Kongres Kontynentalny ogłosił wyzwolenie spod korony angielskiej. Jeden ze współtwórców Deklaracji Niepodległości, Benjamin Franklin, jest najbardziej znanym obywatelem Filadelfii. Po wojnie wyzwoleńczej Konwent Konstytucyjny uchwalił w 1787 roku amerykańską konstytucję, która obowiązuje do dziś. Wjeżdżamy na jedną z nielicznych płatnych autostrad. Całe szczęście, opłaty są symboliczne, 2-3 dolary za kilkaset kilometrów. Zatrzymujemy się na posiłek w restauracji, chętnie odwiedzanej przez mieszkańców. Jesteśmy mile zaskoczeni jakością potraw oraz ilością darmowych napojów. W drodze studiujemy mapę, by jak najsprawniej wjechać do najsłynniejszego miasta Ameryki, centrum biznesu, finansów i rozrywki. Miasta, które zaraża swoją energią, stolicy świata, Nowego Jorku. Późno w nocy pokonujemy kolejne skrzyżowania, mosty i wiadukty, by o północy dojechać na miejsce naszego noclegu. A jutro z samego rana ruszamy na podbój jednego z najbardziej fascynujących miast świata. Ale o nim już w następnej części naszego filmu.